Siemandero widzowie, witam was wszystkich serdecznie. Trzeci wyścig przed nami. Dzisiaj niestety bez Jeremiasza, więc ja będę miał kontrolę nad Hamiltonem i Kubicą przede wszystkim. No właśnie tutaj nad Kubicą, bo z Jeremiaszem to zawsze, no wiadomo, no dwie osoby, no to lepiej to ogarniały. Pojedynkę, ale na szczęście mam was, widzów, czatowników, tylko będzie pewnie dużo wiadomości, dużo różnych strategii, bo przecież oczywiście czat wie najlepiej, każdy jest najlepszym strategiem, każdy by mógł pracować dla Ferrari. No zobaczymy dzisiaj też i wasze umiejętności. Termin ukończenia jeden dzień i tylne skrzydła, ale to dopiero, o, to pewnie po Imoli. Więc na Australii będzie nowe podwozie, które powinno coś tam dać. Jest nowe podwozie, które powinno nam dać właśnie. Trzeba jeszcze wytworzyć to. No jest niby o jeden tam. Jezus Maria, to są takie małe wartości. No ale zawsze coś, nie? Zawsze coś. Ale nie wiem, czy zdążą. Chociaż na Australii jedną część. Australia, liczba dni do wyścigu 7. Dobra, zdążą. Zrobimy tylko pierwszy trening, resztę poskipuję i będę musiał się strzelić z ustawieniami bolidu. Konfiguracja, także będę musiał teraz przetestować Hamiltona troszeczkę więcej nadzdrowności. Dobra, będziemy testować dwie różne te, albo dam 20. To samo u Kubicy. Mieszanka medium, żeby miał porównanie dwóch kierowców. 20 i teraz konfiguracja bolidu u Kubicy. Stabilność. Jego damy bardziej stawionego na proste odcinki. No i zobaczymy, co to będzie. Plan przejazdu jest ten sam, opcje jazdy standardowe. Ma nowe podwozie, tu jest M22P2. Wiedza o częściach samochodowych 83%. Dobra, przejdź do pierwszego treningu, go! Max. Please give us a radio check on the radio. Radio check, okay. It's green light. Green light. Duże zaufanie do konfiguracji. Dobrze, Hamilton jest zadowolony. Zobaczymy, co powie Kubica potem. Da się zapytać? Słabe zaufanie. Z samochodem jest coś nie w porządku. No dobra. To ściągam go w takim razie. Wezwij. Okej. 41, uff. Było w miarę okej z tym, bo najważniejsze, żeby podnieść właśnie. Wiecie. Dobra. Może być. To zobaczę, co jest u Hamiltona. Idealnie pokonywanie prostych. Dobrze. Źle z przyczepnością. Dobra. Zobaczę to. Oj, Robert jest niezadowolony. Niedobrze. Dobra, co tam Robert? Przyczepność źle, okej. Dobra, weź to Robert przetestuj. Myślę, że będzie już git. Ale leci.
Uwaga. To będzie czas 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jest P1. Robert P2. No i gitara siema. Nieprawidłowa konfiguracja. No zaraz zobaczymy to wszystko. Także wyniki pierwszego treningu. Świetnie. Charles Leclerc na hardach. No jest jak jest. Jest jak jest. Czy my mieliśmy chyba Hamiltonem 21.300 na medach. No zobaczymy. A jakie były wyniki drugiego treningu? P6 u Hamiltona. Oj, Kubica traci dużo. No ale pewność jest w sumie w miarę dobra. No jeszcze można coś tutaj potweakować. Już to lepiej wygląda. No, powinny to ustawienie oddać. A u Hamiltona jak to wygląda? Kurde, z tą stabilnością podczas hamowania w ogóle jakiś tutaj shit wyszedł. To rozbieżność kół. No dobra. Tak, żeby strzelić się tutaj. Radio check. Okej. Green light. Dobra, trochę poczekamy. To nie ma sensu już od razu wyjeżdżać. Dobra, leć Robert na tor. Czyli 0,2 szybciej tylko jedzie Hamilton niż Robert. Kurde. Robert, żeby cię tutaj... Dobra, nie zblokował Red Bull. To dobre okrążenie Roberta. 16, 17, 18, 19... P5. 0,4 straty do Bottasa. Hamilton. P1, 19, 300. 0,6 Robert traci. To nie jest źle. W treningu tracił 0,8. No, w S3 dużo traci Robur. Można zobaczyć wyniki S3. Kubica 33,300, Hamilton 32,9. P6, ale wiadomo, Verstappen tutaj się poprawi i tak dalej. RS 14, no ale oni to poprawią. No dobra, ryzyk fizyk w takim razie. A chcę zobaczyć jak tam ten, konfiguracja. Nie wiadomo. Ale zaufanie do konfiguracji 98%, więc Hamilton jest mega zadowolony. Dobra, no P13 Roberta na starych oponach, więc on jest jeszcze tutaj w stanie się poprawić, myślę. Uwaga. 18, 19. 19,900. 0,6 straty. Dobra, ściągamy go do boksu. Wysyłamy Kubicę na tor. Go Robert. Hamilton. 26,7. Szybciej na interach od Kubicy, ty. Come on, Robert, no tak znajdź jeszcze tą dychę, please. Hamilton co miał w drugim? 19,8. I tu w trzecim sektorze rekord na Interach. Come on. Roba 17, 18, 19. Kurde, no jak to na nowych oponach tak o kilka tysięcznych się poprawił? Dobra, obserwujemy co robią inni. Sainz, Verstappen, Leclerc. No nie wiem czy Robert się dostanie z tym czasem, będzie blisko. Perez przeskoczył, to było logiczne. Norris. Kurde, przeskoczył Kubica. No niewiele, no kurde, wywalą mi Roberta. Już 10. Tsunoda za nami, Joe. Bottas. Ricardo za nami.
Magnussen. P12. To samo co w Arabii. Dużo się dzieje po prostu. To wygląda jakbyś oglądał prawdziwą F1 na F1 TV. Tylko, że masz tak naprawdę no, możliwość zarządzania swoimi kierowcami. No mega to wygląda wizualnie. Dobra. Hamilton ma dwa komplety opon na Q3, ale tylko na jednym wyjadę. Damy może inny onboard. O, z tej perspektywy. Cześć Antiques. Dobra, poprawię się w pierwszym. 26,564, ładnie. Zobaczmy sobie ten. Oni są jeszcze na wyjazdowym. Okrążenie, dobra, Hamilton tylko. Po pierwszym sektorze razem z Alonso. 19,7, dobra. Dwa zielone sektory i w trzecim pewnie jeszcze znajdzie trochę czasu. Ma, kutku. Verstappen. Alonso, okej. 19,600 drugi, no Verstappen chyba po polu. So that's it for the session. No poprawi się 3000, wow! W tym trzecim sektorze niestety chyba stracił. No 32,9. Bum! Pierwszy. Wyrównał czas Sainza. Leclerc. 16 tysięcznych przed Verstappenem i Sainzem. Bottas za nami. Perez. Dobra, się nie poprawił. Pozrobione. O, Kubica. No niestety 19,900, ale może jeszcze coś tutaj potwikuje Kubicy. Trochę lepiej było u niego. Lecimy z wyścigiem. Chyba znowu tutaj odwalić dobrą strategię. I tak, trzeba będzie jeszcze dać oczywiście opcję kierowcy. Tryb tempa, atakuj na maksa wszystko. Wyprzedzanie. Na start. I to samo u Kubicy oczywiście. Opcje kierowcy. Ja, minty. Widzę na softach. Nie, na hardach będzie startował. A potem zdecyduję, czy softy, czy medy. Na drugi stint. Dobra, wszystko ustawione. Lecimy z wyścigiem. Get ready for the Australian Grand Prix. It's lights out and away we go. Co? Jadą! Leć! Hamilton atakuje. Kubica? 13 stracił. No kurde. Zablokowali Hamiltona. Ale wyprzedzę go z powrotem. Dawaj, Robert! Po zewnętrznej, objedź go! Jest! P12. Well done. Atakuj, atakuj dalej, Robert. Patrzmy oponki. Kubica jedyny. Nie, nie jedyny na hardach. Ale no nikogo nie ma przed sobą na hardach. Dobra, najważniejsze uciec z temu. Bottasowi z DRS-u, bo raczej nie będę tu walczył o większą pozycję niż P5 u Kubicy. Na razie niech ciśnie. Mamy już też zrównoważone oszczędzanie. Save fuel. Copy. Już chyba więcej nie zyska na tym pierwszym okrążeniu. Chociaż zobaczmy. Zbliża się tutaj.
Come on. Aj. Hamilton blisko Pereza. Ładnie, dobra. Agresywnie. Come on. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Pereza, ciśniesz go. Pereza traci sekundę. Neutralne. Kuba, 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 Kuba. Neutralne. DRS has been enabled. O, leci. Po zewnętrznej. Come on! Teraz ciśnij, 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 ciśnij. Wyprzedź go. Jest. No trzyma się ten Perez jeszcze. Dobra, udało się. I teraz niech przyciśnie tam dalej. Żebyś się złapał za tamtymi. Kuba? Kubica? O! Dawaj! O! Ale go wziął! Jak go objechał! Po zewnętrznej. Teraz go atakuj. Wykorzystaj, maksimum tempa. Go! Poszedł! I teraz ciśnij, ciśnij tam do reszty. P10. Dobrze, uciekaj z DRS-u. Uciekaj mu z... Dobra, już jest poniżej sekundy, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Kubica leci. Już zyskane dwie pozycje. Oj, kto się trzyma za Perezem na odzyskiwaniu. A nie, czekaj, czekaj, bo ja To u Kubicy zmieszałem. Dobra, dobra. Uciekł Joe z DRS-u. Super. Leć, 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 leć! On się zostawi miejsce. Kurde, no. On nie będzie miał DRS-u. Leć, 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 leć! On nie ma DRS-u. Louis wyprzedził. Dobra, 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 dawaj, dawaj, roba, roba! Po zewnętrznej! Come on! Doing a very good job. P9, ależ on się przebija przez tą stawkę. Mercedes moved up a place. No tutaj nic więcej, no tylko walka z Perezem. This is awesome work, Lewis. Come on. Nie ma. Oj, straci pozycję. No szkurde. So watch out for DRS. So charge the pack. Dobra, trzeba tą baterię załadować. That's a good overtake from Alpine. No, Robert potracił tempo mocno. Bo oszczędzałem, nie był wyładowany z baterii. Musi trochę odzyskać. Ucisnę, żeby chociaż do tego DRS-u się złapał. Ajajaj, no 3,7. Nie dobrze. Przeniesienie to jest maksymalna jakby moc baterii. Ale muszę trochę RS zaoszczędzić Robertem. Dwa okrążenia poświęcić na to. Wycisnę też z paliwem.
ostatnie okrążenia możemy sobie zobaczyć. No, Roba w 26, ale 26 zrobi na tym bez Ersu, więc Hamilton 25-0, okej. Dobra, no Roburowi trzeba już przeszczędzić paliwo. No, Kubica odpada z tej walki. Ocon Pitts. Dosyć szybko. No, Norris jest szybszy. Ocon wyjechał. Magnussen. To jest Perez. Yellow. On stoi. Ale stoi na torze. Ruszył. O nie, Hamilton wypadł z DRS-u. Teraz Ocon traci, no wyjechał, ale wrócił szybko. W miarę. Ile traci? 51, Kubica 28. No, może ma pizzo przewagi. Roba znowu musi przycisnąć, bo go dojeżdża Norris na DRS. Już jest blisko DRS-u. No, 90 właśnie. Dlatego na tych prostych on musi odjeżdżać. Dobra. Teraz dam odzyskiwanie. So Verstappen in the pit lane now. Stopping in the pit lane now. Just charge the pack, concentrate on that. Dobra, jest DRS, to najlepiej. Stopping w boksie wyjedzie. Gdzie wyjedzie? O, w trafiku wyjedzie. Robur teraz oszczędza Ers. Niepotrzebnie go bierze teraz Robur. Będą tracić na tym. Dobra, niech jedzie za nim. Niech tak jedzie za nim. 8-4, tam Alonso trochę potracił. Verstappen go wyprzedził od razu. Wyjdzie z boksu. Hamilton, dobra, Hamiltona muszę przyspieszyć. Bo mi Perez odjechał. In the pit lane now. Perez w picie. Dobra, zobaczymy gdzie Perez wyjedzie. Wciąga menadżer. Ja przyspieszam Hamiltonem. Widzę, cały czas tutaj walczy. Odzyskał już trochę baterii. Co jest z tym Norrisem? Bo Norris jeżdża. Okej, okay. Neutralny. Gdzie Perez wjeżdża? Tuż przed Kubicą. Wow, ale wyprzedzanie. Bo Norris zjeżdża do alei serwisowej. Pa jak poleciał. Ale zamknął dziada, jeszcze go wypchnął. Mówi tam w boksie, dobra. Zobaczymy, czy wyjedzie przed Perezem. 16 sekund. Jest Perez. Perez wjeżdża na prostą startową. Dawaj. Yes! Okej. Okay. I oni będą tak już jechać do końca. Muszę odzyskać trochę baterii. Już przed Kubicą. Dobra, Kubica, dawaj. Podnieś tempo. Będziesz za DRS. Dawaj. Dojedziesz do nich. Przyciśnij. Ja spowolnię tego. Pereza. Dawaj, Roba. Dawaj, Roba.
DRS. Dawaj Roba, leć Roba. Ja go spowalniam. Dawaj Roba. Już niewiele zostało ci do DRS-u. Masz DRS, super! Mega, mega. Go, Luisa nie wyprzedzaj. O nie, nie, ty co to... Ale w sumie no mógłbym podciągnąć. O nie, o nie. Dobra. A to może wyjść. Hamilton objeżdża Kubicę. Come on, push, push, push. Nie, 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 no czemu jedziesz? Jezus Maria, co wy robicie? Dobra. Dobra, 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 git, 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 dobrze go wyprzedził. Zobaczmy last lap. ...24300, dobrze! Przyspiesza Robert. Znowu to samo. Teraz zobaczę, czy Robert go wyprzedzi. Dobra, wyprzedzi go znowu, bez problemu i odzyska czas Kubica do Pereza. 1.9, 1.8, zobaczmy, poczekajcie, jest 1.8, pamiętam, że było 1.5. Nie, nie, nie traci aż tyle, jest git. 1.5, jest ta sama strata do Pereza, trzyma tempo Pereza Kubica na tym. 24.0. Kubica polepszył swoje tempo. Zobacz na historię okrętu. Pa, byku. Dzięki temu z 25 wszedł na 24. No zobacz, to jest grande strategia. Te 4 lapy. Sekundę poprawi swoje tempo na takich walkach. Pa, i odjechał Kubica Hamiltonowi nawet. Let go. Teraz Hamilton musi ten, pociągnąć Kubicę. Na 2-0, come on. Kubica cały czas jest na przeniesieniu. Musi mieć DRS. 90. Dobra, odzyskiwanie dał mu Hamiltona, żeby na prosty go dogonił. DRS miał. Dobra, ma DRS. Dobra. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Nie tracę, nie tracę. Hamilton jedynie traci. Kubica polepszy swoje tempo. Nie. Hamilton jedynie traci, Kubica nie. Dalej jest dosyć blisko Pereza. 2,5 sekundy. Dobra, teraz przyspieszę Hamiltonem. No dobra, ale to jest do Pereza. Ja tutaj myślę o Bottasie i Alonso, żeby miał tempo lepsze od nich.
Perez to jest w Red Bullu, Kubica jedzie na starych hardach w Mercedesie. Dobra, Robur ma DRS, to jest najważniejsze. Dobra, i Robert dzięki temu zrobił 23.8. Przez to, że Hamilton przycisnął. 23.8. No i o to chodzi. Teraz mogę dać na przykład, żeby Robert nie wyprzedzał. Nie walcz. Ale boję się, że zwolni przy tym, przez to. Kurde, oj ty latifiarzu. Żółta flaga, sektor trzeci. Gasly! Dobra. Gasly popełnił błąd, spadł za Alonso i Bottasa. 12 sekund. Dobra, teraz dam szybko Roburowi, żeby oszczędził trochę baterii. Charge the pack. Nie, na razie przyciśnij. Hamiltonowi damy neutral. Kurde, brak airsu. 29%, wiem, widzę. Dobra, no to zjeżdżamy Roburem. Box. Kurde, może na... Mogłem przeciągnąć na soft, no ale dobra, zobaczymy. Wyjedzie przed Joe i to spokojnie. Gasly dopiero przejechał T1, Joe wyjeżdża na prostą startową. No i zobaczymy. 10 sekund Alonso. Pace zero, no trochę odrabia, ty coś z Gaslym jest nie tak, ty. Gasly chyba musiał dublować kogoś w takim razie. Joe w boksie, ty. Jeszcze raz pituje? Na dwa pity jadą boty? W takim razie? Zagadał, dobra, zostaje za nim, dobra, oszczędzaj tą baterię. Jeszcze jedno okrążenie by się przydało za... O nie, atakuje go. Dobra, w takim razie przeniesienie, max tempa, go, uciekaj od niego. Uciekaj. Jak możesz. Come on, to jest idealnie. O ile to tak działa. To tutaj dublowany daje ci DRS. Tak, super. Go. Teraz pełna moc. Ci 7% starczy, no kurde. Całe 3 okrążenia. No dźwięku nie ma w ogóle. U niego. Aj. Szkoda. Gdyby nie ten DRS. DRS nadaje wszystko. Cholera jasna. Alpha Tower, he gained a place. O nie. Odpadł z DRS-u. O! Dobra. Odzyskiwanie. Hit. Zaraz będzie last lap. To jest przedostatni dla Robura. Chowaj ten DRS. Yers. Oszczędzaj. Dobra. O to chodziło. Ostatnie okrążenie Charles Leclerc.
Dobra, spoko, spoko. Okay, copy. Check my tires. Check my tires. Jeszcze odzyskaj trochę tego RSU, go. I go. Go, wyprzeć go. Dobrze, dobrze, dobrze. Come on. Yes. Go. Keep doing this job. Come on, P8. Let's lift and coast. Jaki lift and coast? Go. Trzymać to. Leclerc wygrał. Come on. Żeby spina nie wywalnął. Come on. Nie. Nie, 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 nie. Uff. Nice work, Lewis. Okay, we'll have a chat later. 5. Robert, obroń to, bo jeszcze masz trochę do mety. Photo finish. Robert! Uff. Dobra. Po 8. Może być po starcie z P12. Hamiltonem było ciężko tutaj coś więcej zdziałać. No musiałem tutaj pomóc Robertowi. Więc dlatego spowolniłem Hamiltona, żeby dał slipa DRS Robertowi. I to się opłaciło, bo miał dobre tempo. Więc strategicznie według mnie dla Roberta tutaj zajebiście to wyszło. Klasyfikacja. Kierowcy. Zobaczmy, Leclerc objął prowadzenie, Sainz skoczył na drugie, wypchnął Hamiltona. Robert spadł za Bottasa. Bottas tutaj nas przeskoczył, no ale jest szansa.